Ja pierdolę, pieski w dole. Gdzie ten idiota mógł nawiać? Nie mam zielonego pojęcia. Kurwa jego mać. I co teraz mamy zrobić? Nic. Kolan, dobrze się czujesz? Jak to nic? Po prostu. Nic nie możemy w tej sytuacji zrobić. Pozostaje nam jedynie czekać, aż może wróci. Oj, Harry, Harry, zawsze musisz się w coś wkopać, tylko że tym razem już nie zwiejesz. Możesz się już żegnać ze światem. Zapal se już od razu świeczkę, bo nie chce mi się lecieć po znicz. Trochę przeginasz, Li. Przecież mnie jeszcze nie zabiłeś. No zapalaj tą świecę, zanim ja to zrobię. Bardzo dobrze, psie. A teraz dychaj. Ludzie, chodźcie szybko. Co jest? Wrócił Harry. Harry, jak dobrze widzieć cię żywego. Gdzie byłeś? Odszukać ją. No i jak? Znalazłem ją. Dlaczego jej tu nie przyprowadziłeś? Cao Ming. Harry, przestań majaczyć. Słyszysz mnie? Harry, obudź się. Nie. Drodzy bracia, żegnamy dzisiaj naszego przyjaciela Harry'ego. Był on człowiekiem dobrym i honorowym. Niech Stwórca przyjmie go do swojego królestwa. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, ale Pan wskrzesi cię w dniu ostatecznym. Spoczywaj w pokoju. Monty, słucham. Mam do ciebie prośbę. Zajmij miejsce Harry'ego.